Halo, halo, witam serdecznie wszystkich. Ponownie jest Relentless, a to jest Mass Effect. Wchodzimy do środka. Nagrywam ten zaraz po poprzednim odcinku. Nie chciałem, szczerze mówiąc, nagrywać, ale nie mogłem zapisać. Nie wiem z jakich przyczyn. Więc uznałem, że po prostu... O, helmet się zniknął. Że po prostu nagram to od razu. To jest jakiś Juggernaut, jakiś mocniejszy skurczybyk. Już to nie ma. Kroganin? The fuck? Panie Kroganinie, co pan wyrabia? Gini. No dość mocny. Tak nie chcę narzekać, ale... Coś zrobiłem w ogóle? Padł. Strzelbę. Widzę, z kim się strzelają. O, tutaj są. Strzelba nie ma takiego zasięgu. O, gdzie ten kurde? Patrz to. Biegnijmy mu naprzeciw. Alarm. Poważne zniszczenia urządzeń na szczycie. Nie. Środka znajdują się niebezpieczne. O, i był inwentarz. O, i padło coś. Jakieś pancerzenie, jakieś coś. Wieczne materiały. Interfejs użytkownika WI został wyłączony. Z WI. Wirtualna inteligencja. Musimy przywrócić moc w reaktorach. Dobra, tu już nic nie ma więcej ciekawego. Zapiszmy teraz. Teraz się da, bardzo dobrze. Jest tu coś do podniesienia. Zobaczmy, jak wygląda mapka. Jesteśmy tu. SOC? Ok. Tędy weszliśmy, po tych schodkach trzeba pójść. Tu jest do czego? Winda. Kafeterii. Czyli ciekawie. To przejdźmy się tutaj, czy coś tu jest. Widzę, że tu nic nie ma do podniesienia. Mi się bardzo nie podoba. Nie lubię, jak jest dużo lutu. Dobra, chodźmy na górę. O, jest skrzynka, patrzcie. Otwieramy. O kurde, trochę trudna, szczerze mówiąc. Czy taka to trudna jak trudna. Dobra, technicznie to wszystko już było. No to jest zestaw ulepszeń. Brzmi na razie wszystko bardzo spoko, co mam w zestawie. Chemiczne zapalające jak najbardziej. Co to są te wieżyczki? Co za pojeb zainstalował te wieżyczki tak, że zwrócone są do tyłu? Chcą utrzymać swoich ludzi wewnątrz tak samo jak przepędzić obcych. Urban Tidrex. No jeszcze raz pozdrawiam. Dobra, chodźmy do SOC. Może być coś ciekawego, jakaś szafka. Nic ciekawego w środku, bierzemy wszystko. Jakieś ulepszenia też bierzemy. Więcej nie ma. Tak słabo tu. Dobra. Chodźmy w takim razie tutaj dalej. Bum. O, kolejna winda. Mówiłem wam, że bardzo lubię windy w tej grze. Dobra, otwarte. Jak wygląda mapka? Jesteśmy tu. Kafeteria. Czyli co, przybijamy się tędy, to oczyszczamy tu, tu. Dobra. Brzmi spoko. Ten shotgun ma strasznie mały zasięg na tej odległości. Chociaż! Może nie wcale taki mały. Czy strzelacie, panowie? Tam jest zginął. Kurde, przepuśćcie mnie. Tutaj coś jeszcze jest po tej stronie. BUM!
jakiś silnik. Ona jest ta tarcza tam. Co to było? Dziwne odgłosy. Co to było? Pewnie jakieś odpady. Nie bój za mnie, obronię cię. O, i śrubaczek. Robotnica Rakni. Was tu trochę jest! O kurde. I co w związku z tym, że mamy truciznę razem z Urdontem? To jest rozwal. To jest Urdont w Rex, a to jest Garus Vakarian. Po Wrexa, po nazwisku, do Garusa, po imieniu. Więc no, Szepard też ma nazwisko, to jest jego imię, więc można rozwalić to. Słabo, można zapisać? Nie, dobra. To są dwie te takie duże. Weźmy shotgun. Zładujmy to. Boom. Co to za istoty? Skąd niby kurwa mam wiedzieć? Ale ktoś w tych górach wie na pewno. No tak muszę przyznać, że całkiem nieźle. Ale dostaliśmy znowu lewe. No szybko leci. Zastraszanie strzelby. Urdont. Do rzezi. Garus. Pewnie sobie wszystko mu odblokować zabójstwo na najszybciej? To by było niezłe, nie? Odblokują kradnie sniperskie. To na pewno. Deszyfracja. Jeden kluczyk. Czy coś dostaliśmy? Nie, dobra. Zatem coś jest. Jak wygląda mapka jeszcze? O. Tutaj musimy pójść na pewno. Zapiszmy sobie. O kurde. Ale tak szczerze powiedziawszy, to było tak jak mówiłem wcześniej. No zastanawiam się na zwiększenie poziomu trudności. Bo jest dość łatwe. Nawet te raki nie robią jakiegoś dużego problemu. Jakiś dziennik, ciekawego. Zobaczymy po tej noweli, jak dalej będzie tak łatwo. Jak dalej będzie tak łatwo, to sobie zwiększymy może na trudny poziom trudności, bo naprawdę, no... Czy nie wiem, jak ten, czy wtedy nie będzie za trudny, nie będę zbyt długo się męczył z tymi misjami, to będzie bardzo długo trwało, ale no... Na razie jest dość łatwo. Garus ma strasznie ciężko z chłopakami, widzę. Nic tu nie ma? Nic na niej nie wyskoczy? Wyskoczyło coś na mnie. Nie no, ta rzeź jest po prostu genialna. Proszę, Garus jest cały czas złoty. To nie wiem, co z tym zrobić z tym fantem. Spróbować go uleczyć, czy co? Byliśmy tu, byliśmy tutaj, tutaj. Winda. No, kochamy wszyscy windy. Jak wszyscy wiedzą, wszyscy kochamy windy. Jakieś poizony mają te rakni, które zatruwają. Nie wiem, czy nie biją zbyt mocno, bo Garus jest niby cały czas zatruty. A nie ubywam zbyt już mocno HP, jak wygląda mapka tutaj. O kurde, trochę tutaj tego jest. Rdzenie Miry, winda na dach, winda do reaktora, winda do kolejnego. Pójdźmy najpierw do rdzenia. Czy wyszedł pistolet, bo to jest... Tak. Szczerze mówiąc... Zapasowe zasilanie systemu. Musi służyć jednostce centralnej w stacji. Krytyczny błąd. Interfejs użytkownika wirtualnej inteligencji wyłączony. Wymagany ręczny restart systemu. Jeżeli tego tak nie uruchomię, chcesz mi powiedzieć przez to? To jest jakiś... Aha. Wirtualna coś tam. Przede wszystkim jest zamknięte. To jest jakiś zestaw techniczny. Jakieś rzeczy...
pojawia się na propsie. To jest ten reaktor, wszystko jest pozamykane. O kurde, to będzie zabawy. Mira. Dobra, to chodźmy do tej Miry w takim razie. Zapiszmy. A ja wiem, że zapisuję cały czas na bieżąco. O! Ale... Tego się nie spodziewałem, że się stanie coś takiego. Dostęp. Co ja tutaj zrobić? Nie, nie, to tutaj, to tu, to tu, to tu. Dobra, już kminie, o co chodzi. Muszę ten duży przetransportować na ten mały, ale nie mogę kłaść dużych na małe. Znaczy nie wiem, czy by zdjęcie, o co nie chodzi. No, jakaś taka zabawa. Mam nadzieję, że to o to chodziło. Jakie fanfary normalnie. Widać, proste są te minigierki. Widzę, że próbujesz przywrócić ośrodek do działania. Potrzebujesz pomocy? Jak to gówno wyłączyć? System zaprogramowano tak, by reagował na imię Myra. Mogę spytać, jak ty się nazywasz? Komandor Shepard. Flota przymierza systemów. Proszę chwilę zaczekać. Potwierdzono zapis. Z uwagi na aktualną sytuację awaryjną, masz dostęp do wszystkich systemów. Zauważ, że pytania dotyczące firmowych tajemnic wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. Takie zezwolenie posiada system gotowy. Dostęp można uzyskać za pomocą każdego interfejsu holograficznego w obrębie szczytu 15. Muszę odszukać matkę Benezję. Pani Benezja pojechała Alarm. Trasa kolejowa wyłączona. Przedstaw raport uszkodzeń. Proszę chwilę zaczekać. Awaria krytyczna. Główny reaktor wyłączony. Awaria krytyczna. Koniec raportu. Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące stanu? Wiesz, dlaczego wyłączono? Przykro mi. Byłam wtedy odłączona od sieci. Dyrektywy awaryjne zakładają... Wyłącz ogrzewanie i czekaj, aż mróz zajebie to, co wypuściłaś. Co trzeba zrobić, by zawór wyłączyć? Paliwowy Helu 3 musi zostać otwarty. Można to zrobić dzięki konsoli kontroli. Łącza kablowe służą umożliwiają załodze zdalne. Po implementacji protokołów awaryjnych w ultralabach połączenie... Co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytania. To wszystko na razie. W porządku. Wylogujecie. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. Czyli tak, winda na dach. Jezus. Dobra, wyś cofnij. Jest tak, winda do reaktora, winda do kolejki, winda na dach. Prawa reaktora. Kable. Aha, no dobra, czy musimy pójść tu, tu, na sam koniec, do kolei. Dobra, save. Ciśniemy. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacji. Bądźcie czujni. Lepiej zmarł. Wyjście na dach. Alarm. Rozłączono system kabli. No, mógł przestać gadać, tylko to samo. Straciły zasilanie. To wkurzające. Mówiąc o tym, znowu idziemy gnialną windą. To nie są już tak krótkie. Stydeli był najgorsze. Jak wygląda tutaj dach? Dość krótki. Przypuszczam, że będziemy z czymś walczyć. Ciekawe z czym. Myśmy sobie jeszcze kanał przyszkujmy. O kurde. Co to jest? Mam już szak.
Szuka przeszarzyła mnie strasznie. Odszerzenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur instalacyjnych. Wymagany restart manualny. Tak. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Garus został po dupie trochę jak zwykle. A już odkryłem, że może kłócić w ten sposób. Trzymaj mury. Aha, dobra. Wszystko na razie. Nic nie chcę więcej od ciebie. Chyba nic nie chcę od ciebie więcej. Mam nadzieję. Szyfracja. Było łatwe. Jakiś pistolet fajny. Tam coś. Kolejny poziom. Oczywiście sobie dodamy. Mistrzowska rzeź. Dlaczego pytasz w ogóle? Co tutaj? Odkształcenie. No strzelb. Co mi tam? Bo muszę zwiększyć jakoś przeżycie, nie? Ale... jak? Też o, mistrzowski sabotaż też na pewno przyda. Redukcja. Dobra, weźmy tirem ten punkt, okej. Okay. O, mam napis karabiny lepsze. Dobrze, Garusowi damy na pewno lepszy karabin. Czy ten. Wrexowi też damy ten. No, jakieś moduły, nie mam moduł do tego. A mi starszy ten karabin jak Grozor, to jest... O, nowy shotgun. Bardzo fajny. Dużo lepszy od tego, co aktualnie mam. We wszystkim. Wiesz, i tak huragan jest lepszy. Wrex. To masz tego Sanitara dwójkę. To jest chyba największy damage ma. Jeszcze pistolet. Ostrze 3 jest gorsze? Trochę zadowolony z tego jestem. Granaty nic, pancerz. Wygląda fechmistrz. Zabójca? Tak, dobra. Nie, weźmiemy strażnika. Wygląda najlepiej zdecydowanie ze wszystkich i mamy lepsze statystyki. Żeby nie było, że tylko na byłem patrzę. No pozostałych nic nie mam też do zmiany, nie? Agenta dać. Trainer Miry. Muszę jakieś kable porobić, ale tu nie widzę w ogóle nic. Kompletnie sobie można było pozmieniać. Ostrzeżenie. Chociaż! Dzisiaj to sobie zrobiliśmy. Dobra. Jak chciałem w tym odcinku zrobić więcej, niestety muszę kończyć. Następny odcinek będzie troszkę krótszy. Ale nie zbyt długo. Nie zbyt dużo krótszy. No ale no tyle. Właśnie jak się podobał, dajcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie filmik. Na razie, hej, spa.